Cześć, ja jestem Brodaty, a przed wami kolejny materiał do playlisty na temat Path of Exile. I wiem, że wiele osób pyta się często, kiedy ponownie Poeza wita na kanale. Oto jest. Poprzednie materiały są w prawym górnym rogu w systemie kart, a cała playlista została zaktualizowana o oznaczenie polskie w tytule. Z prostego względu, tym razem przed wami Dual Strike Life Leech Face Tank. Umieszczając tak długi tytuł w tytule, może tutaj się zjawić wiele graczy z zagranicznych, śpiewając pieśń o angielskim tytule, a innej treści materiału. Przed wami opis pewnej kreacji postaci jaka buildu, jaką postanowiłem ostatnio robić. Oczywiście mówienie o tym, jaką postacią się gra w POE, ma pewne negatywne sprawy. Ta gra ma dość mocny fanatyzm skillowy. Mam jednak nadzieję, że tutaj będzie go mało. Tradycyjnie, jak macie jakieś inne propozycje, poprawek, ulepszeń albo własne buildy, walcie w komentarzach. Pod poprzednim materiałem o Raiderze pod Frostblades pojawiło się wiele naprawdę długich, uargumentowanych, fajnych dyskusji, nie tylko poprawiających mojego builda, ale też proponującego inne, i spróbuję tutaj podpiąć jakieś fajne komentarze, jeżeli się pojawią. Druga tradycja to spis treści w opisie. Tam jest idealnie do minuty co, gdzie, jak, czego szukać do każdego elementu tego buildu, oraz wpadajcie też na Brodatego Discorda. Wieczorami grupa Path of Exile zajmuje 3, czasami nawet 4 kanały głosowe. Ta klasa postaci tutaj to Maruder, stworzony w formie face tanka, czyli im dłużej klepiemy przeciwnika po ryju, tym lepiej. Im więcej wokół nas potworów, tym lepiej dla naszego zdrowia. Po robieniu glass kanonów, tak zwanych, i dobrych czyścicieli mapek, postanowiłem zająć się właśnie jakimś tankiem. Czyszczenie mapek jest całkiem zyskowne, ale robienie achievementów lub farmienie endgame'owych bossów takim Frostblade'em, jakiego robiłem wcześniej, co nakrywa się nogami po hicie od bossa, już nie jest przyjemne, dlatego postanowiłem sklecić Marudera. Jeżeli ktoś jeszcze w ten tytuł nie klepał, na ekranie macie scenkę. Poe jest za darmo na Steamie, na G2 mamy czasami oferty skinów i walutki do mikropłatności. Jeżeli ktoś handluje na G2, woli taką formę płatności, jakie tam są oferowane, można sobie doładować konto na Poe też tym sposobem, czyli poprzez G2. No troszeczkę z pośrednikami, ale jednak. Link do wzorca, jaki używałem w kreacji tego Marudera, czyli powiedzmy na czym się wzorowałem, w skrócie nazywającego się Dual Strike Life Leech Face Tank, macie w opisie. Ja go leciutko minimalnie zmodyfikowałem, to też wam opowiem. Czy to jest tani build? Tak, baza jest tania. Przedmioty podstawowe też są tanie, potem po prostu coraz drożej. Jeżeli chcemy naszą postać ulepszyć o lepsze klejnoty, lepsze przedmioty, belkę i tak dalej, no to trzeba troszeczkę się wykosztować. Więc tutaj nie ma na przykład sytuacji, by jakiś item kosztował z góry 10 egzaltów i zmuszał początkujących graczy do ojezusowania, jakie to jest drogie. Wersje mamy dwie, pod miecze i pod topory. Ja osobiście wolałem jednak toporki ze względu na bardzo przyjemnego i dość taniego Soul Takera. Rozwijając naszego tanka, dobieramy głównie topory oraz rozwijając drzewko na początku, staramy się przepychać te drzewko w prawą stronę oraz do puli toporów z lewej strony. U góry nad toporami dobieramy też rezolutną technikę, czyli nie zadajemy krytów w ogóle, ale naszych ciosów nie da się uniknąć. Lewe drzewko perków z toporami da nam też szansę na wywołanie krwawienia oraz onslaught po zabiciu. Efekty krwawienia potem spotęgujemy sobie w inny sposób i przechodząc w górną stronę drzewka zatrzymujemy się na dwóch bocznych odgałęzieniach przed tą wielką pulą zdrowia, którą widzicie. No iście w HPK procentowe w górę na razie sensu nie ma, bo musimy jeszcze z prawej strony też coś tam wybrać. Idąc na dół i w prawo interesuje nas Vitality Void, czyli mocne wykradanie zdrowia, oraz Golem's Blood, czyli mocne procentowe zwiększenie zdrowia. Uciekając do góry drzewka około 70 tego poziomu powinniśmy już zahaczyć pulę Val Pact, czyli brak regeneracji zdrowia, ale za to wykradanie ma efekt natychmiastowy. Kiedy to mamy, maksujemy pole zdrowia obok startu Marudera, o którym mówiłem wcześniej, oraz dobieramy sobie pola z dżewelami czy tam klejnotami. Jakie właśnie klejnoty wkładamy tutaj w drzewko? To, co nas najbardziej interesuje, jara, to procentowe zwiększenie zdrowia. Da się znaleźć nawet kamienie czy klejnoty dające 8%. W drzewku pod ręką będziemy mieć 5 takich miejsc, 4 wykorzystujemy na żółte dżuale. Increased Maximum Life, Physical Damage, Increased Attack Speed to to, co dobieramy. Możemy tu też wziąć odporności na żywioły, aka resy. I tutaj możemy balansować wartością tych klejnotów. Na początku, jeżeli jesteśmy biedakami, to możemy wybierać na przykład małą ilość hapsa i tylko resy. Dostaniemy takie dość tanio. Gorzej, jak do tego chcemy na przykład klejnot czy tam dżual mający już bonus do obrażeń fizycznych lub walce wręcz dwoma broniami jednoręcznymi naraz, aka dual wielding. Tutaj już pójdą raczej dziesiątki chaosów albo nawet egzalty. W piątym miejscu na duele po prawej stronie,
wsadzamy unikalny Might and Influence, który da nam 15% physical damage, ale też da bonusy pod używany przez nas główny atak Dual Strike. Ascendancy to gladiator. Najpierw udajemy się w górę, potem w dół. Zwiększenie obrażeń fizycznych, wykradanie zdrowia, szybsza ilość ataków oraz mega silny perk, który sprawia, że kradniemy od groma zdrowia, jeżeli nie otrzymaliśmy w ciągu ostatnich 4 sekund ciosu za dużą część zdrowia. Skoro mówimy już o skillach, jakie tutaj dobieramy, prawie od razu kupujemy sobie Dual Strike i go expimy. Tradycyjnie jak mamy karton, a nie zbroję, na przykład zaczynamy dopiero ligę, czy gramy tą postacią od początku, lub też nie jesteście zbytnio bogatymi graczami, ale chcecie expić wszystkie skill gemy naraz, całą szóstkę, tabula rasa. Połączenie dla Dual Strike to Multi Strike, czyli rozbicie obrażeń na okoliczne moby, Ruthless, czyli zwiększenie obrażeń, lekki stun, ogłuszenie, większe obrażenia na krwawiące moby, Brutality, czyli duży kop do obrażeń fizycznych, ale rezygnujemy z obrażeń elementarnych chaosu, dalej tradycyjny Faster Attacks oraz Melee Physical Damage Support. Tutaj znów mamy bonus na krwawiące moby. W hełm wsadzamy sobie Ancestral Warchief plus Calling Strike, by moby poniżej 10% hapsa padały od razu, Main Support, by spowolnić wszystko wokół Warchiefa i Chance to Bleed, by wywołać u nich tak bardzo nam potrzebne krwawienie. Może nie tak bardzo, ale no w końcu boostujemy obrażenia również krwawieniem. W jednej z broni wsadzamy Cast When Damage Taken, Immortal Call oraz Vulnerability. No właśnie. Oczywiście tych skill gemów nie levelujemy, żeby triggerowały się częściej. Moby pod tą klatą obrywają mocniej od obrażeń fizycznych i tak zwanych dotów, czyli też od krwawienia. Jeżeli mamy tą klatę, czyli naszego Warchiefa postawionego, on sprawia, że jeszcze mocniej klepiemy. W drugiej broni wsadzamy Arctic Armor oraz Herald of Ash. Do tego Flame Golema, chociaż tutaj szczerze mówiąc liczę na wasze sugestie, może coś wspólnie zmienimy, no bo niestety Flame Golema nie jesteśmy w stanie tutaj recastować z powrotem, czyli jakby rzucać go ponownie, kiedy nam zdechnie. Rękawice. Lip Slam, Faster Attacks, Endurance Charge on Melee Stun oraz Fortify. Nie mamy gniazd w budkach, mamy budki, które nie mają gniazd, więc tutaj tego nie będę opisywać. O przedmiotach na początku, no nadadzą się byle jakie przedmioty na początek gry, ale jak tylko mamy opcję kupna Soul Takera, robimy to wybierając ten, który ma najwięcej ataków na sekundę. Co daje w ogóle Soul Taker, jeżeli ktoś jeszcze nie kojarzy? Sprawia, że wszystkie skille walki wręcz, jakie mamy, nie zużywają many. To daje nam mega sprawę, mamy całą pulę many zużytą na 3 aury, a dalej możemy napierdzielać. Drugi topór to żółty. Najważniejszy jest tutaj w mojej ocenie atak na sekundę. Jeżeli mamy opcję, dobieramy też Increase Damage when with Bleeding oraz Physical Attack Damage Leached as Life, czyli po prostu staramy się więcej bleedingu oraz więcej wykradania zdrowia, chociaż i tak czy siak mamy bardzo dużo. Item, jakie zbieramy, najważniejsze tutaj to po prostu toporek, jak mówiłem, ale też musimy znaleźć odpowiedni pierścień albo go kupić. Void Hearth to jest unikalny pierścionek, zwiększa obrażenia fizyczne, maksymalne zdrowie, zwiększenie szansy na krwawienie u mobów oraz ich otrucie. Dużo otrzymujemy tutaj obrażeń z krwawienia, więc to chyba też ma to trochę sensu. Drugi istotny unikat to budki. Calms Roots sprawi, że nie może nas odrzucić, spowolnić poniżej bazowej wartości. Duży bonus do maksymalnego zdrowia oraz z góry mamy jeszcze 14-poziomowy skill Haste. Takiego właśnie przedmiotu tutaj warto szukać, bo tą trzecią aurę, czyli Haste, sobie właśnie weźmiemy z budków. Drugi pierścień, Maximum Life, no oczywiście siła, resy, amulet, tutaj jeszcze będę myśleć nad amuletem, ale na razie wybieram ogólnie 3 statystyki, siłę dexa, inteligencję w amulecie, plus do tego oczywiście maksymalne zdrówko. Pasek, zwiększenie obrażeń fizycznych, ile wlezie, resy, maksymalne zdrówko. Rękawice, attack speed, takie rękawice da się znaleźć. Maksymalne zdrowie i oczywiście też rezystansy, czy odporności, podobnie w sumie hełm, ile wlezie w rezy i ile wlezie w maksymalne zdrowie. Tradycyjnie, jeżeli macie swoje pomysły na trochę inne przedmioty, coś w tym stylu, wizję ulepszenia, system komentarzy jest na dole. Jak najbardziej wszystkie jakieś pomysły na to, jak tego builda ulepszyć, możecie pisać. Potionki, czyli miksturki. Pierwszą bazowo do zdrowia, mimo kolosalnego wykradania zdrowia, czasami ta potka życia ratuje dupę, na przykład na trialu. Na materiale też jest w paru miejscach Atsiri Promise na drugim miejscu, ale zmieniłem ją spokojnie. Na przykład na Taste of Haste, The Sorrow of the Divine albo inną w potkę. Trzecia flaszka to Rumis, czyli po prostu armor, blokowanie i tak dalej. Czwarta, Lion's Roar. Armor, więcej obrażeń oraz przydatne do pchania
bossów po prostu knockback, czyli odpychanie go. Jeżeli na przykład bossowie lubią zmieniać pozycję, zawsze możemy go wepchać tą podką w ścianę, ewentualnie jakieś inne moby, tego typu sprawy. Pod piątką Quicksilver z usuwaniem krwawienia. No, chyba usuwanie krwawienia to jest tutaj bardzo ważna rzecz, prawda? Czy moje modyfikacje do tej oryginalnej kreacji postaci? Głównie poszedłem tutaj w dwa dodatkowe pola na klejnoty niż w oficjalnym drzewku, jakie pokazał oryginalny autor tego Life Leecha. Dzięki temu z dwóch dodatkowych miejsc na jewele, nawet 16% zdrowia, procent zdrowia, tak? Nie plus 16 do maksymalnego zdrowia, tylko właśnie plus 16% zdrowia z dwóch jeweli oraz inne efekty z wsadzonych kamieni, na przykład do obrażeń, do szybkości ataku, czy do odporności, jeżeli nam brakuje. Jaka jest taktyka gry tym tankiem, czy tym Life Leecherem? Moi drodzy, ładować się w największy możliwy wpierdol, jaki jest dostępny w całym świecie. Leap Slamem. Ładując się możemy spowodować stuna u mobów, czyli ogłuszenie. Efekt Fortify'a nam się tutaj ładuje razem z wyskoczeniem. I po prostu nawalamy. Co istotne, najlepiej na shifcie, albo włączyć sobie w opcjach po prostu walenie z miejsca. Dlaczego? Im mniej się poruszamy, tym więcej nawalamy. Im więcej nawalamy, tym jesteśmy bezpieczniejsi ze względu na wykradanie, a moby najczęściej tak czy siak i tak będą iść na nas. Tutaj warto mówić wybór bogów, czyli powiedzmy tego dodatkowego systemu, który pojawił się w Fall of Oriath. Lunaris jako główny bóg da nam redukcję fizycznych obrażeń do 8%, im więcej jest mobów. Do tego jego poboczne ulepszenia też się tutaj nam przydadzą, a poboczny bóg, jakiego wybrałem, to Tukohama, czyli właśnie jak stoimy, to mamy do 8% redukcji obrażeń fizycznych. Czy ta kreacja ma wady, czy ma jakieś problemy? Tak, ma wady, jak chyba każda, i dętkę tutaj można łatwo wykopyrtnąć, żyjemy dzięki mobom. Jeżeli nie ma potworu w okolicy, no to nas też nie ma i zaliczamy dętkę. Lepiej odskoczyć właśnie Leap Slamem, kiedy moby są już wybite, skończą się, i doskoczyć do kolejnej grupki. Jeżeli na przykład gramy w tej lidze Harbinger, w której robiłem tą kreację, no to jeżeli na przykład wybijemy wszystkie moby Harbingera, lepiej jest od niego odskoczyć i podskoczyć do niego z powrotem. Ile udało mi się tutaj osiągnąć zdrowia? 7k spokojnie z palcem w wiadomym miejscu. Myślę, że nawet do 9-10k można tutaj dojść, jeżeli się naprawdę mega mocno ktoś postara, dobierze maksymalne wartości przedmiotów, wbije 92 poziom, to wydaje mi się, że tyle można tutaj doklepać. Lub jeszcze lepszy build można ulepszyć. No, jeżeli na przykład ktoś z was ma lepszą wizję, albo udało mu się zrobić jeszcze lepiej, no to na przykład w komentarzach można napisać. Obrażenia. Jak tutaj wyszło mi z obrażeniami? Największy, jakby ile docisnąłem ten tooltip, to chwilowy, czyli trwający 2, 3, 4 sekundy, 165k na 13 ataków na sekundę, czyli chyba spoko. Do tego oczywiście bonusy od bleedingu, krwawienia, endgame'owe bossy bez większego problemu. Dętka czasami się zdarzała, ale głównie z własnych błędów lub niedostatecznie szybkiego odskakiwania i doskakiwania. Ale myślę, że sam buildzik nawet dobry. Tradycyjnie jak macie inne wizje, inne pomysły, propozycje czy system komentarzy, no to walcie właśnie tam. Tyle.